Jesteśmy z Szymonem na drodze do Ostrowiec Świętokrzyska? Do Ostrowca Świętokrzyskiego. A kiedyś byłeś tam? O, przejeżdżałem parę razy. Wiem, gdzie to jest, bo jestem z Radomia, to nie jest daleko. To jest na skraju Gór Świętokrzyskich. Jakie jest życie? Jak się czujesz w ogóle? To dziwnie się czuję, bo z jednej strony czuję się bardzo dobrze. Wiesz, tak jak w przeciwieństwie do bardzo wielu osób, jak zaczął się COVID, to ja się zabrałem za siebie i zacząłem bardzo regularnie trenować. Dużo lepiej, silniejszy jestem i bardziej wytrzymały niż 2 lata temu, nie? Natomiast oczywiście psychicznie to jest tak, że ten cały COVID i ta sytuacja w Polsce i mnóstwo innych problemów, no to jest takie dosyć trudne. No, wydaje mi się, że wszyscy tak mamy trochę. Tak jak rozmawiam z ludźmi, to się wiele osób niepokoi, denerwuje, nie bardzo wie, co ze sobą zrobić, więc no, taki jest kłopot. Nie jesteś w mediach tak często ostatnio, bo wszystko jest o Białoruś i Unii Europejskiej i koronawirus i nie ma czasu dla klimatu. Czy masz takie wrażenie? Znaczy, ja jestem bardzo zajęty sprawami związanymi z klimatem, bo jestem w tym zespole przy prezesie Polskiej Akademii Nauk do spraw klimatu i mam bardzo dużo różnych wykładów i wyjazdów, takich jak teraz. W związku z tym to, że nie jestem w mediach, to może nie tak łatwo mnie zobaczyć w szklanym okienku, natomiast poświęcam sporo czasu, żeby rozmawiać z ludźmi o klimacie i żeby różne rzeczy w tej kwestii robić. Jesteśmy po COP26. Ja mam takie wrażenie, że no z jednej strony mówimy więcej o klimacie i no na papierze mówią, że tak, będziemy robić to, to i to, ale cały czas rośnie emisja i no metan jest coraz więcej i jest przerażające, jak takie różnice między to, co ludzie mówią i jaka jest nasza rzeczywistość. Rzeczywistości klimatyczne. Mamy taką sytuację medialną, że mówimy o tym, ale jesteśmy cały czas bardzo, bardzo daleko od jakikolwiek prawdziwe działanie. Niestety jest tak, że działania na razie są bardzo spóźnione i bardzo takie, powiedziałbym, słabe. Mówi się bardzo dużo o tak zwanych ambicjach klimatycznych, prawda? Ale tutaj tak. Nie chodzi o to, żeby mieć ambicje, tylko żeby rzeczywiście działać, dekarbonizować gospodarkę. Tak, wiesz, to jest trochę tak jak z wielkimi oczekiwaniami co do reprezentacji piłkarskiej i meczy piłkarskich. Przed każdym meczem mówi się, że to historyczne spotkanie może być, że może mieć takie, a takie wielkie, wielkie znaczenie. No, a potem się okazuje, że to był jeden z wielu meczy. Ta rozgrywka o klimat to będzie długotrwała rozgrywka. I no dobrze, że trochę posuwa się sprawa wypracowania narzędzi. Aczkolwiek oczywiście źle, że posuwa się bardzo powoli. No ale to zobaczymy, jak będzie dalej. Nie chcę być takim kompletnym pesymistą, bo to też do niczego nie prowadzi. A że oczekiwania mamy większe, no to dobrze, bo to zmusza nas do dalszych działań i do dalszych nacisków na polityków. Ja mam takie poczucie, że nie wiem, co powinnam zrobić. Ja chodzę na strajki, a strajki są coraz mniejsze teraz. Nie mają... Wydaje mi się, że potrzebujemy jakiś wybuch, jakiś coś, żeby miał taką intensywność aktywistyczną jeszcze raz, bo wydaje mi się, że dużo osób trochę są wykończeni, nie mają czasu, żeby o tym myśleć, nie mają motywacji, bo po co, bo rząd nie słucha nas i jest trochę bezkierunkowe działanie
w obecnej chwili i no, ja nie wiem, co będzie dalej, tak? Czy to ja mogę powiedzieć? Ja myślę, że powinniśmy trochę więcej działać także w opozycji, to znaczy jednak rozmawiać też z politykami z opozycji, być może zapraszać ich na jakieś spotkania i strajki, czy inne przedsięwzięcia, bo no, przez te kolejne fale pandemii to jest bardzo trudno organizować jakieś większe imprezy z dużym wyprzedzeniem, prawda? Nie dzieje się nic spektakularnego, nawet na tym kopie nie było nic spektakularnego, żeby dookoła tego protestować. Wydaje mi się, że trochę się protesty zmieniły w ten sposób, że odbywa się dużo mniejszych protestów w różnych lokalnych sprawach. Na przykład drzew, na przykład jakichś tam lokalnych działań, no to jeżeli to w tej chwili jest taka dynamika, no to trzeba tylko pilnować, żeby ona się nie skończyła. Natomiast no, cały czas najważniejsze jest, żeby mówić o problemie, żeby zapoznawać z nim ludzi i żeby budować no, naszą większość po prostu. Także gdy rząd upadnie, się zmieni, czy nastąpi jakiś większy ruch, żeby mieć wtedy tą możliwość zmobilizowania dużej liczby osób i wywołania nacisków, odpowiednich nacisków na klasę rządzącą. Ostatnio czytałem coś, jakiś artykuł na Twitter i osoba miała taką teorię, że jeżeli jesteśmy w takim ekstremalnej sytuacji, czy naukowcy powinni robić coś większe, coś więcej? Czy myślisz, że działanie klimatolodzy do tej pory jest wystarczająco? Bo ten argument był tak, że no większość klimatolodzy są komfortowi, biały mężczyźni, którzy są od wyższej klasy społeczeństwa i nie chcą ryzykować ich pozycja, nie chcą ryzykować ich reputacja, więc oczywiście nie będą być aresztowane, nie będą robić coś bardziej drastyczne, tak? I ja wiem, że jest skomplikowany, ale co mówisz do osoby, która myśli w ten sposób? Ja myślę, że każdy ma trochę inne metody działania wynikające z jego pozycji i możliwości. Po pierwsze, nie używajmy takich dużych kwantyfikatorów, to znaczy klimatolodzy są i tacy, tak? Znamy wielu klimatologów, którzy aktywnie działają, którzy są włóczeni po sondach na przykład, jak Michael Mann, albo którzy działają jak James Hansen, albo są też inni działacze. Mnóstwo, że tak powiem, klimatologów pracuje nad wywieraniem wpływu na tych, którzy rządzą, którzy przekazują informacje. No pytanie jest na przykład takie: jeżeli ja mam zrobić szkolenie dla dziennikarzy albo pójść na ulicę na strajk, to co będzie miało większy wpływ? Tego szkolenia dla dziennikarzy nie zrobi inny obywatel, bo on nie rozumie wielu rzeczy, prawda? Albo nie spróbuje zrobić szkolenia dla polityków. No tak, ale ja myślę, że są grupa ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak klimatolodzy robią coś bardziej ekstremalne, żeby pokazać skali zagrożenia. I jest trochę, że musimy zmienić ten system, tak? Cały czas mówimy o zmianie systemowej i no, czasami trzeba robić coś poza system, żeby kierunek było trochę, żeby wywierać
presję do tego stronę, nie? No dobrze, ale problem polega na tym, że te osoby, które strasznie krzyczą, żeby zmienić system, to one mają pewne swoje pomysły, konkretne pomysły na zmianę systemu, tak? Na przykład walkę z kapitalizmem. No i teraz problem zasadniczy polega na tym, że my tak naprawdę nie wiemy, które działania mogą być skuteczne, dopóki nie spróbujemy różnych rzeczy, bo ludzie myślą, że dobrze, obalimy kapitalizm, to sprawa klimatu się natychmiast sama rozwiąże. Północ da dużo pieniędzy południu, to sprawa klimatu się natychmiast rozwiąże, ale to nie działa w ten sposób. To trzeba spowodować, żeby doprowadzić do redukcji emisji. To trzeba doprowadzić system tak, żeby z jednej strony mniej szkodzić środowisku, czy nie szkodzić środowisku, a z drugiej strony, żeby nie wywołać takiej ogólnej, powszechnej rewolucji, która wszystko zniszczy. Bo to wcale nie jest tak, że jak się wywoła powszechną rewolucję, to musi mieć bardzo dobre skutki dla nas, dla klimatu, czy wojna, czy wielki problem. Więc jesteśmy na takiej bardzo wąskiej ścieżce. Z jednej strony potrzebne są bardzo silne zmiany i skoordynowane. Z drugiej strony nie można tego wprowadzać w ten sposób, że to zdestabilizuje kompletnie cały świat, bo ta destabilizacja też przyniesie fatalne skutki nam wszystkim. Może przynieść równie fatalne jak zmiana klimatu. I ja powiem tak, że klimatolodzy tutaj sami niewiele zrobią. Tutaj potrzeba jest działania nie tylko klimatologów, ale ekonomistów, socjologów, także rządzących i także nas ludzi na różnych szczeblach, od jakichś samorządów, działania na klatce schodowej wśród sąsiadów. To niestety bez tego się nie obejdzie, prawda? My chcielibyśmy zepchnąć wszystko na tych klimatologów, sobie pójść pokrzyczeć i załatwimy sprawę. No, duża część klimatologów i innych, że tak powiem, osób zdaje sobie sprawę z tego, że to nie tak zadziała. To trzeba zbudować pewną nową tkankę, grupę połączeń, zbudować świadomość tych zagrożeń i żeby każdy ze swojej pozycji to działał w tej kwestii. I tak, no na przykład jeżeli sobie pomyślimy o energetyce, prawda? Są ludzie, którzy uważają, że da się zmienić świat tak, żeby używać tylko wiatru i słońca do napędzania całej gospodarki. Być może to się da zrobić, ale nie teraz i nie szybko. Natomiast my musimy działać teraz i szybko. Dlatego na przykład energetyka jądrowa jest ważna. Ale są ludzie, którzy uważają, że tylko energetyka jądrowa załatwi sprawę, a inne działania są niepotrzebne. No i to też jest oczywista nieprawda, bo musimy i zmienić rolnictwo, i zmienić sposób ogrzewania, więc potrzeba nam i prawników, i klimatologów, i polityków, i, że tak powiem, każdego z nas na pokładzie. I potrzeba nas przy takim racjonalnym, mądrym działaniu, a nie przy takim powszechnym ruszeniu. Więc no to, co powinniśmy budować, to naciskać na polityków i szukać tych rozwiązań. Każde rozwiązanie, które prowadzi do redukcji emisji i zachowania bioróżnorodności, jest tym działaniem pożądanym. Każde działanie, choćby nam się nie wiem jak podobało, na przykład zamykanie istniejących elektrowni jądrowych, które tłumaczy się, że jest także dobre dla klimatu, to jest działaniem, które jest przeciwskuteczne. I bardzo trudno jest zbudować taką ogólną większość dookoła tego trudnego problemu, bo każdy ma jakiś swój taki zbiór wyobrażeń. Pytanie numer jeden. Czym jeździcie? Elektrykiem czy może hybrydą? Czemu nie pociągiem? Odpowiedź jest prosta. Po prostu dojechanie pociągiem do Ostrowca Świętokrzyskiego z Warszawy jest skomplikowane i długie. Połączenie jest bardzo złe.
Także jedziemy samochodem, który nie jest ani elektrykiem, ani hybrydą. W Polsce elektryk, jeżeli jest duży i ciężki, to zużywa mniej paliwa, to zużywa więcej, emituje więcej dwutlenku węgla niż samochód z małym silnikiem prowadzony delikatnie, więc ja mam w tej chwili średnie zużycie paliwa 5,7 litra na 100 km, co nie jest może bardzo dobrym rezultatem, ale jest całkiem przyzwoitym. I większość hybryd na trasie w długich odcinkach też nie ma mniejszego zużycia paliwa. No dobra, kolejne pytanie. I kiedy osiągnęliśmy bądź osiągniemy moment krytyczny, od którego już nie będziemy mogli się cofnąć? To teraz zależy, o co chodzi. Jeżeli myślimy z punktu widzenia na przykład trwania cywilizacji w takim stanie, w jakim jest, to w pewnym sensie już osiągnęliśmy punkt krytyczny, bo na pewno w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli to będzie może 100 lat, może 200, stracimy większość portów. Natomiast czy to jest punkt krytyczny, który podważa nasze przyszłe istnienie i nawet dobrobyt? Nie. Tego punktu krytycznego jeszcze nie osiągnęliśmy. A kiedy go osiągniemy, to zależy od tego, ile jeszcze gazów cieplarnianych wpuścimy do atmosfery. I to nazywa się tak zwany carbon budget, budżet węglowy. Przypuszcza się, że jeżeli wpuścimy tyle gazów cieplarnianych, że temperatura przekroczy 2,2 stopnia, to wtedy bardzo trudno będzie powstrzymać szybkie i nieodwracalne zmiany klimatu. Te wszystkie emisje metanu i te wszystkie emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich źródeł naturalnych cały czas są mniejsze niż nasze emisje antropogeniczne. W związku z tym to jest taka sytuacja, że my cały czas mamy na to bardzo duży wpływ, żeby powstrzymać tę emisję. Bo to zależy od nas. Dobra, kolejne pytanie. Profesorze, czy uważa pan, że dobrym pomysłem byłoby wyłączenie obowiązkowego przedmiotu dotyczącego ludzkiej działalności na zmianę klimatu w szkołach? Myślę, że to jest kiepski pomysł. Mamy już dostatecznie dużo przedmiotów. Natomiast na wielu przedmiotach, które mamy, nawet na języku polskim, to te tematy powinny być jak najbardziej poruszane i dyskutowane. To znaczy ważne jest, żebyśmy się o tym uczyli. Natomiast nie przypuszczam, żeby zrobienie osobnego przedmiotu w sprawie, która wiąże tak naprawdę wszystkie nasze działalności, to było najlepsze rozwiązanie. Dobra. Oskar, który ma 21 lat, pyta, jakie będą najwyraźniejsze efekty zmian klimatycznych w czasie mojego życia, zakładając, że dożyję 100 roku życia? No i proszę zajrzeć do najnowszego raportu IPCC i tam widać bardzo wyraźnie, że te efekty mogą być dramatycznie różne w zależności od tego, czy w ciągu najbliższych lat silnie zredukujemy emisję, czy tego nie zrobimy. W związku z tym ja nie potrafię powiedzieć, jak będzie wyglądał świat za 100 lat, bo ja nie potrafię powiedzieć, czy my zredukujemy te emisje, czy nie. Jeżeli je zredukujemy, świat będzie cieplejszy, będzie więcej zdarzeń ekstremalnych, ale będzie cały czas do życia, jeżeli je zredukujemy. A jeśli nie, no to być może sytuacja będzie dużo bardziej skomplikowana i wszystkie nasze działania będą skierowane nie na to, żeby jakoś żyć w miarę wygodnie i się rozwijać fizycznie, umysłowo i tak dalej, ale na to, żeby przetrwać. Czy bierność
rządzących może wynikać z faktu, że i tak jest już za późno. Nie, bierność rządzących wynika z niskiej świadomości i z małego nacisku społecznego. Kiedy to wszystko pierdolnie? Ja opowiem słowami z filmu. Ja nie wiem, czy to wszystko rozpadnie się już jutro, czy za 100 lat. Jak pan sobie tłumaczy fakt, że na COP26 pominęto kwestię przemysłu zwierzęcego? O, ja myślę, że na COP26 pominięto bardzo wiele różnych kwestii, ogólnie rzecz biorąc, także rolnictwa, niewiele na ten temat mówiliśmy. I jak to sobie tłumaczę? No przede wszystkim z tego powodu, że wszyscy są zafiksowani na energetyce. Poniekąd częściowo słusznie, z tego powodu, że to jest znaczna część naszych emisji. Ale jest mnóstwo różnych niewygodnych tematów w sprawach związanych z globalnym ociepleniem i dopóki nie zaczniemy ich, że tak powiem, poruszać, no to także politycy ich nie będą poruszać. Czy przy tak pędzącej technice kosztem środowiska naprawdę nie jesteśmy w stanie wymyśleć czegoś, co by tanio i na masową skalę wychwytywało CO2 z atmosfery? Znaczy są podstawowe prawa fizyki, których nie przeskoczymy. Jeżeli CO2 powstało w wyniku, że tak powiem, reakcji, która wydzieliła energię, to musimy doprowadzić tą energię do tego, żeby do tego CO2, żeby to rozbić czy jakoś zahamować. Poza tym wyobraźmy sobie, że tego CO2 to jest 400 kilkadziesiąt cząsteczek na milion. To jakbyśmy w Warszawie spróbowali wyłapać 800 osób i je gdzieś, że tak powiem, zgromadzić w jednym miejscu. Ile do tego potrzeba jest energii? Ile do tego potrzeba jest działań? Krótko mówiąc, nie mamy żadnych narzędzi i bardzo jest niewielkie możliwość znalezienia takich narzędzi, żeby tego typu proces przeprowadzić tanio i bez kosztów dla środowiska, czy bez bardzo poważnych kosztów dla środowiska. Dobra. Czy przeszedł pan ostatecznie na weganizm? Bo różne wersje z różnych lat krążą. Nie przeszedłem ostatecznie na weganizm. Jestem fleksitarianinem, ale konsekwentnie używam coraz mniej produktów mięsnych. Nie jem też wołowiny, cielęciny i wielu innych produktów. Bo jest zbyt trudno, żeby robić całkowity weganizm? Czy po prostu myślisz, że nie jest potrzebny? O, ja jestem przeciwnikiem wszelkich ekstremów. Nie wszyscy mogą być weganami. Nie każde działanie jest, że tak powiem, ekstremalnie ważne. Ekstremalnie ważne jest zamknięcie rolnictwa przemysłowego. W niektórych miejscach można w sposób w miarę zrównoważony prowadzić hodowlę i gospodarkę. Dobra. Samochód na benzynę czy elektryczny, biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce energia elektryczna jest z węgla, a koszt wyprodukowania elektryka też jest wyższy niż spalinowej wersji. Przede wszystkim jak najmniejszy samochód, który ma jak najmniejszą moc i jak najmniej waży. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeżeli już decydujemy się na samochód jakiejś wielkości, to nawet w Polsce trochę lepszy jest elektryk niż spalinowy, ale niekoniecznie nie w każdej sytuacji. No więc powinniśmy zakazać SUV? Jak myślisz? Czy to byłby dobry krok dla społeczeństwa?
taki gigantyczny SUV, którzy, no, jeżeli jedna osoba kieruje, no to jest dużo, dużo strata energii, tak? No tak, no bo rozpędzić trzeba 2 tony samochodu po to, żeby przewieźć 80 kg pasażera, tak? Czy to ma sens? To ma mały sens. Natomiast nie chodzi tutaj o jakikolwiek zakaz SUV-ów, tylko chodzi o doprowadzenie do tego, żeby koszty środowiskowe były w tym uwzględniane. W tym momencie nagle okaże się, że SUV jest tak drogi, że po prostu straci rację bytu. Gdzie będzie najbezpieczniej mieszkać? Który obszar globu może przejść zmiany najłagodniej? Bo najbezpieczniej to jest mieszkać gdzieś na odludziu, używać własnoręcznie wyhodowanych roślin i zwierząt do wyżywienia się i być z dala od ludzi, od wszelkich obszarów cywilizacji. Więc to nie jest kwestia gdzie konkretnie, w jakim miejscu, tylko jeżeli załamie się cywilizacja, łańcuch dostaw, produkcja żywności, no to trzeba być w miejscu, gdzie ma się miejsce schronienia, możliwość zjedzenia i napicia się. No, ale jeżeli będzie suszy, czy gwałtownie powodzie, gdzie jesteś, no i nie ma ludzi tam, to będzie trudne. Może lepiej być w miasto, bo jest jakieś połączenie do dystrybucji i ziom, no to sam widzisz, że nie będzie bezpiecznego miejsca, jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatu, kropka. No tak. No, bo ja czytam takie strony od różnych preperzu. Okej, mówiliśmy na przykład jeszcze niedawno ludzie o fantastyczne miejsce Kolumbia Brytyjska, tak? Tak. No to tak, mieliśmy w tym roku 50 stopni ciepła, fale upałów, potem największe pożary w lasach jakieś są, a teraz przyszły największe opady i przez jakiś czas Vancouver było w ogóle odcięte od reszty miasta, bo się poobsuwały zbocza. No i teraz mają więcej powodzie i cały czas to trwa, tak? I jest rekordowo ciepło w grudniu teraz. No więc to jest tak z tym bezpieczeństwem. No, ale ciągle oni chcą spalać, sprzedać ropę, tak? Więc no właśnie. Kanada to jest chyba największy truciciel na świecie, może znaczy, Australia per capita, też. Per capita to i Kanada, i Australia, i obok no. Stany Zjednoczone najwięcej. No. No, ale jeżeli sobie pomyślimy o takiej Norwegii, to też jest kolosalny truciciel, bo po prostu strasznie dużo tej ropy i gazu na obywatela sprzedaje, tak? No. Ale robią greenwashing, bo teraz jest dużo elektryczny samochód tam, tak? No mają, że tak powiem, te pieniądze ze sprzedaży tej ropy i gazu po to, żeby sobie kupować elektryczne samochody. Rzeczywiście prąd do tych samochodów jest z elektrowni wodnych, bo mają wysokie opady i wysokie góry. Mają dobre warunki do tego, żeby tak robić. Okej, okay. Ile procent ludzkości żyje w klimacie cieplejszym od polskiego? Wiem, że zdecydowana większość, ale nie wiem, czy to 70, 80, może 95%. Masz takie dane? Bo to jest trochę dziwne pytanie. Ja tak, to jest podchwytliwe pytanie, po co mamy się przejmować ociepleniem klimatu, jak, że tak powiem, będzie cieplej, będzie cieplej, tak. Znaczy ja myślę, że na pewno powyżej 90% ludzi żyje w klimacie, średnio rzecz biorąc, cieplejszym od polskiego. Co nie jest, że tak powiem, nie przekłada się na nic. Pytanie, czy w świetle rozwijającej się cały czas nauki uważa pan profesor, że globalne ocieplenie może następować szybciej niż przewidują to obecnie najbardziej pesymistyczne scenariusze naukowców? Czy najbardziej
pesymistyczne scenariusze naukowców przewidują, że nie będziemy redukować emisji gazów cieplarnianych. No, a ponieważ to jest główny czynnik, który powoduje aktualne ocieplenie, no to raczej nie ma takiej możliwości. Natomiast to, czego się obawiam, co nie jest bezpośrednio odpowiedzią na to pytanie, że niektóre punkty krytyczne w systemie klimatycznym mogą się ujawnić przy niższych wzrostach temperatury, niż nam się w tej chwili wydaje. I to jest możliwe. No dobra, jak przekonać członków niektórych organizacji ekologicznych, by traktowali poważnie energetykę jądrową i szanowali opinię naukowców na ten temat, zamiast kierować się dogmatami i mitami? No to jest dokładnie pytanie tego typu, jak przekonać kogoś, kto wierzy, że czy boi się, że tak powiem, efektów ubocznych szczepionki od samej szczepionki bardziej. Myślę, że czy przekonać kogoś, kto nie boi się skutków zmiany klimatu, bo uważa, że klimat zawsze się zmienia. To jest ten problem, który mamy. Ja nie uważam, żebyśmy musieli przekonać wszystkich. Wystarczy zgromadzić dostatecznie dużo ludzi, którzy rozumieją problem i chcą go rozwiązać. Jaki dom zbudować, żeby był climate change proof? Dobra izolacja, własna elektryczność, oczyszczalne deszczówki? Dziękuję. Jak najmniejszy, jak najprostszy i jednocześnie jak najbardziej oszczędny. Stuprocentowej, że tak powiem, zabezpieczenia nie ma, ale każdy z tych elementów jest ważny. Nie może być za duży, bo w razie kłopotów będzie bardzo trudny w utrzymaniu. Oczywiście powinien być energooszczędny albo pasywny i powinien mieć, no w zależności od miejsca, w którym stoi, oczywiście na pewno bardzo się przyda do przynajmniej częściowego wykorzystania energia z fotowoltaiki czy własnego niedużego wiatraka, czyli jednego i drugiego. Kiedy Santa Claus, który jak wiadomo mieszka na biegunie północnym, zostanie uchodźcą klimatycznym z powodu zaniku całorocznej pokrywy lodowej w Arktyce? No więc to pytanie jest dosyć trudne do odpowiedzi, ale też jest w ostatnim raporcie IPCC. Jeżeli będziemy nadal emitować dużo gazów cieplarnianych, to bardzo prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 paru lat często będą zdarzały się lata z prawie całkowitym zanikiem lodu. Natomiast jeżeli powstrzymamy emisję, to cały czas takie lato może się czasem zdarzyć. Natomiast prawdopodobieństwo tego, żeby one były częste, jest bardzo niewielkie. Pytanie, czy ktoś z obecnie rządzących zwraca się prośbą o ekspertyzy w trakcie przygotowania ustaw mających istotny wpływ na klimat? Czy było pytanie od rządzących, jak przygotować do prawo do chronienia klimatu, jak ubrać w ustawy zalecenie ekspertów klimatologów? W Polsce to się praktycznie nie dzieje, natomiast w wielu krajach świata i także w Unii Europejskiej to się dzieje. W związku z tym pytanie na to, jak często, jest także zależne od tego, gdzie. A w Polsce? W Polsce nadal nie mamy żadnej instytucji państwowej, która kompleksowo zajmowałaby się zmianami klimatu, badawczej, jakiegoś instytutu państwowego, badawczego, doradczego i tak dalej. Nie ma w ogóle tego typu działań, co zresztą bardzo dobrze widać po
udziale naszych naukowców w raportach IPCC, tylko niektórzy pojedynczy, którzy akurat mają agendę badań bardzo dokładnie związaną z tym, co w danym raporcie może być zawierane, bo to się zmienia z raportu na raport, uczestniczą w tego typu działaniach i to jest kilka osób w skali kraju. No tak, bo teraz mamy ponad 2 lata z Ministerstwo Klimatu i Środowisko, tak? Czy widzisz jakieś różnice, kiedy porozmawiamy o rządzących? No teraz mamy Ministerstwo Klimatu, ale czy w ogóle działają inaczej niż kiedyś? To bardzo, bardzo trudno jest tak prosto powiedzieć, bo to nie jest tak, że wśród pracowników i osób tam działających w ministerstwie są tylko i wyłącznie osoby, które nie rozumieją, o co chodzi i nie chcą, że tak powiem, dobrych rozwiązań. Natomiast oczywiście bardzo duży problem jest z częścią tą, z bardzo dużą częścią z kolei tych osób w ministerstwie, które traktują to jako pracę tam, no jako taką samą pracę jak gdziekolwiek indziej, albo wręcz uznają, że trzeba Polskę ratować przed różnymi rozwiązaniami związanymi ze zmianą klimatu, które przychodzą do nas z zewnątrz. Czy według pana profesora ludzie zaczęliby angażować się w walkę ze zmianami klimatycznymi, gdyby w bloku reklamowym puszczano zdjęcia z miejsc zniszczonych przez działalność człowieka, na przykład jak dane miejsce wyglądało kiedyś i jak wygląda aktualnie? No to jest dobre pytanie, bo ja myślę, że największym, najlepszym skutkiem dla klimatu byłoby w ogóle pozbycie się bloków reklamowych. Ale oczywiście taka kampania społeczna, która z ogłoszeniami, pokazywaniem tych skutków na pewno mogłaby trochę pomóc. Natomiast na pewno nie byłby to game changer, czyli nie byłoby tak, że nagle 100 tysięcy osób więcej zacznie angażować się w sprawy klimatyczne. Jak bardzo grozi nam w tą zimę długotrwały blackout? No to jest pytanie do energetyków, nie do mnie. Moim zdaniem jeszcze nam nie grozi bardzo. Może się zdarzyć, ale prawdopodobieństwo tego jest bardzo niewielkie. Panie Szymonie, jak otworzyć serca ludzi, którzy są u władzy i nie tylko? Pytam z pełnym przekonaniem, że to jest najważniejsze, jeżeli nie jedyna droga na wprowadzenie pozytywnych zmian. No przede wszystkim wszyscy musimy się uwrażliwiać, nas i nasze otoczenie, na te zmiany, bo władza jest jednak w pewnym sensie emanacją tego, co się dzieje w społeczeństwie poniżej. I bez tego na pewno nie otworzymy tych serc. Witam. Czy takie kierunki jak ochrona, inżynieria środowiska warte są jeszcze uwagi? Problem związany ze zmianami klimatycznymi jest bardzo bagatelizowany. Czy specjaliści po takich kierunkach mają siłę przebicia? Ochrona środowiska jako kierunek studiów to na razie niewiele ma wspólnego z klimatem, chociaż trochę zaczyna być więcej. Więc ja mogę powiedzieć tak. Na pewno specjaliści po takich kierunkach, dobrze wykształceni i dokształceni, będą bardzo potrzebni. Natomiast kiedy będą mieli siłę przebicia, no to zależy od nas. Czy jest pan profesor w stanie procentowo oszacować szanse na ocalenie?
Nie jestem w stanie. No, trudno. Okej. Okay. Teraz idziemy na Instagram. Panie profesorze, czy jest możliwe określenie w przybliżeniu daty, kiedy już nie będzie odwrotu i nastąpi tak zwany apokalipsa, koniec świata ludzi, kiedy natura da ostateczną odpowiedź nam ludziom? Przegięliście. Jest już za późno. Myślę, że to jest bardzo trudne do określenia. Przepraszam, i ja nie podejmuję się określenia takiej daty. Bo może ludzie potrzebują takiej daty. Ja nie wiem, czy ludzie potrzebują takiej daty. I myślę, że tego rodzaju daty też niekoniecznie są dobre, bo jeżeli się okaże, że ta data była źle określona, to potem nagle się okazuje, że ona minęła i niewiele się stało. Jak się pan profesor czuje? Jak pójdę na rower, czy poćwiczę i jest ładna pogoda, to się czuję dobrze. A jak czytam niektóre doniesienia związane ze zmianami klimatu i z naszym brakiem działań, czuję się zdecydowanie gorzej. Czy posadzenie sekwoi w Anglii, by zminimalizować swój ślad węglowy, ma sens? Czy ogólnie sadzenie drzew ma sens? Gdzieniegdzie w mieście sadzenie drzew ma sens, natomiast przede wszystkim ma dużo większy sens doprowadzenie do tego, żeby na wielu obszarach te drzewa same wyrosły i żeby ekosystemy się same odnawiały. Czy są z panem albo z kimś z nauki o klimacie organizowane spotkania tematyczne w całej Polsce, czy tylko w większych wybranych miastach, i raczej rzadko i gdzie można znaleźć takie informacje? No, czasami bywam zapraszany w różne miejsca, tak jak teraz do Ostrowca Świętokrzyskiego. No i wtedy, jeżeli nie koliduje to z jakimiś innymi zajęciami, które mam, albo jestem zaproszony dostatecznie wcześnie, no to się pojawiam. Byłem w bardzo wielu miejscach już w ciągu ostatniego roku czy półtora. Tak samo Marcin Popkiewicz, tak samo Ola Kardaś, tak samo Ania Sierpińska i też Jacek Kniewski. Co i jak Polska powinna zrobić, by poradzić sobie z przemianą energetyczną? No, przede wszystkim powinniśmy zgromadzić razem specjalistów od ekonomii, energetyki, klimatu, rolnictwa i wypracować plan i się go trzymać. I na pewno to, co trzeba zrobić, to ograniczyć inwestycje w różne rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z tą przemianą energetyczną, natomiast bardzo intensywnie tą przemianę energetyczną, ale nie tylko energetyczną, ale miejską i rolniczą forsować. Jeszcze jedno. Czy można przybliżyć termin, w sensie 5, 10, 15 lat, tak, i tak dalej, w którym zacznie się migracja do Europy uchodźców klimatycznych, to jest A, a B jest na terenie Polski też będą zbyt ciężkie warunki do życia? Jeśli idzie o A, to ta migracja już trwa, tylko będzie się prawdopodobnie coraz bardziej nasilać. A jeśli idzie o B, to nie jest tak, że nagle warunki staną się zbyt trudne do życia, tylko może się zdarzyć cały szereg różnego rodzaju niefortunnych splotów okoliczności czy wydarzeń, na przykład wielka susza, wielkie pożary, wielka powódź, która spowoduje bardzo poważne problemy na terenie całego kraju, także będziemy mieli kłopot z dostawami wody, prądu i żywności. To się może zdarzyć już, a prawdopodobieństwo takich zdarzeń, w miarę jak się nie przygotowujemy na nie i nie próbujemy im przeciwdziałać, rośnie.
Panie profesorze, co sądzi pan o artykułowanych przez stronę społeczną i naukową postulatach utworzenia nowych parków narodowych w Polsce? Jakie jest pan stanowisko w sprawie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego na gruncie pana specjalizacji? Uszanowanie dla profesora od naszego kolektywu za aktywne i bezkompromisowe działania. Znaczy, jestem jak najbardziej za utworzeniem i Parku Turnickiego, i rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, i jeszcze utworzenia kilku parków narodowych. Natomiast to nie jest bezpośrednio związane z tym, czym ja się zajmuję naukowo, bo ja się zajmuję turbulencją atmosferyczną, chmurami i zderzeniami kropelek w chmurach, więc jestem jak najbardziej za na podstawie wiedzy ogólnej, natomiast nie na podstawie...